Nowi bossowie, mityczne bronie i nowości sezonu trzeciego. A to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym materiale, także koniecznie dodajcie go do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli w tym sezonie chcielibyście karnet bojowy w 100% za darmo, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexakod, i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc witam was w pierwszym materiale z nowego sezonu trzeciego w rozdziale czwartym Fortnite'a. Więc na samym początku przejdźmy sobie do nowości, które zostały dodane w tym sezonie. I oczywiście na początku mamy właśnie bronię. Więc mamy DMR z celownikiem termowizyjnym. Następnie karabin z magazynkiem talerzowym, bumerang kinetyczny, działko z cybertronu i masę innych rzeczy, w tym na przykład słój dzikich os, także myślę, że naprawdę całkiem ciekawie. Mamy przy okazji, moi drodzy, coś takiego jak przywrócone bronie, czyli bronie, które były kiedyś, no i generalnie wróciły one do Fortnite'a. Czyli oczywiście strzelba bębenkowa i bojowy pistolet maszynowy. Także myślę, że naprawdę całkiem, ale to całkiem ciekawie. Następnie, moi drodzy, mamy właśnie nowe roślinki. I generalnie no to możemy wykorzystać potęgę nowych, niebezpiecznych roślin, żeby oczywiście zdobyć przewagę. Możemy strzelić w właśnie tak zwanego bombownika, by wywołać eksplozję. Następnie w śmierdzi, by uwolnić toksyczny gaz na pobliskich wrogów, bądź też jeżeli potrzebujemy leczenia, musimy uderzyć kilofem w tak zwane siorbacze, także myślę, że naprawdę całkiem nieźle. Przy okazji, moi drodzy, mamy oczywiście w grze masę nowych perek, czyli to definitywnie coś, co otrzymujemy chociażby co aktualizację, ale oczywiście mamy też perki, które między innymi właśnie powracają i w jednej z takowych perek mamy coś takiego jak mityczne uzbrojenie, czyli perka, która daje nam oczywiście mityczny pistolet taktyczny na właśnie nasze konto, także jest to generalnie pierwsza mityczna broń w dzisiejszym materiale. Oczywiście, moi drodzy, poza tym wszystkim mamy również nowy karnet bojowy, co myślę, że raczej do nikogo nie dziwi. No i oczywiście masę nowości na mapie, o których no myślę, że musicie się sami przekonać i wejść po prostu do gry, no i zobaczyć sobie, jak właśnie wygląda nowa mapa, która została, że tak powiem, pojawiły się tutaj nowe miejscówki, tak jak na przykład ruiny rumoru, no bądź też cieknąca centrala, czy też pnącze posiadłości. Także myślę, że naprawdę całkiem ciekawie. No i teraz przechodzimy sobie do dalszych mitycznych broni, ponieważ takowych jest jeszcze parę w dzisiejszym materiale. Między innymi jedną z mitycznych broni, którą możemy znaleźć normalnie na mapie, to tak zwane działko z cybertronu. No i oczywiście tą oto, że tak powiem, broń możemy znaleźć na praktycznie każdej miejscówce. Może ona leżeć luzem, bądź też możemy ją na przykład znaleźć w po prostu skrzynce, także tutaj myślę, że bez żadnego problemu. No i generalnie ja próbowałem sobie zagrać parę giereczek, no i niestety nie udało mi się takowej broni znaleźć, także właśnie tak to wygląda. Ale oczywiście to nie są wszystkie mityczne bronie, ponieważ w tym sezonie, poza właśnie tym pistoletem oraz właśnie przy okazji tym działkiem z Cybertronu, mamy jeszcze parę innych mitycznych broni. Między innymi teraz, po wyeliminowaniu bossa na danej miejscówce, w sejfach znajdują się właśnie karabiny z magazynkiem talerzowym, właśnie w wersji mitycznej. Także myślę, że jest to naprawdę całkiem ciekawa informacja. No i właśnie teraz coś takiego możemy znaleźć w sejfach. No i poza tym wszystkim, na właśnie wyspach, na których zazwyczaj były tak zwane właśnie te po prostu karabiny impulsowe, możemy znaleźć właśnie teraz po prostu no mityczną wersję tej strzelby bębenkowej. Także tak to właśnie wygląda. I to są wszystkie mityczne bronie z obecnego sezonu. Oczywiście na mapie mamy również parę bardzo ciekawych bossów. W tym między innymi mamy bossa nowego wakacyjnego miałśniaka, no i przy okazji parę jeszcze innych, lecz generalnie ci bossowie nie dają nam, że tak powiem, jakichś takich ciekawych rzeczy, typu na przykład jakichś mitycznych broni czy coś takiego. No i te mityczne bronie to, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem, to no, po prostu mityczny pistolet z perki, który możemy zdobyć. Przy okazji to działko z Cybertronu, które normalnie leży wszędzie. Następnie broń z tego bossa, czyli to w sumie ten karabin, który już był normalnie. Z sejfu możemy dostać ten nowy właśnie karabin talerzowy mityczny. No a na wyspach możemy dostać strzelbę bębenkową mityczną. Także właśnie tak wygląda pula broni
broni obecnego sezonu. Oczywiście, moi drodzy, w grze pojawiło się jeszcze więcej bardzo ciekawych rzeczy. Między innymi mamy coś takiego jak Transformers i są tutaj właśnie specjalne zadania i przykładowo za wykonanie, moi drodzy, 5 zadań otrzymujemy graffiti, a za wykonanie 10 emoji, także myślę, że naprawdę całkiem ciekawie. No i raczej z czasem pewnie każda osoba tak czy siak to ukończy. Mamy przy okazji coś takiego jak właśnie migawki, także są to też jakieś nowe generalnie zadania. No i w takowych zadaniach możemy zdobyć właśnie specjalną, że tak powiem, emoji aury. Także myślę, że naprawdę całkiem, ale to całkiem ciekawie. No i oczywiście nadal możemy wykonywać zadania rankingowe z generalnie, że tak powiem, po prostu tego sezonu, że tak powiem, zero. Lecz generalnie niektóre nagrody są już tutaj nie do zdobycia, więc pewnie już niedługo ten sezon, że tak powiem, cały zostanie po prostu zresetowany. Także właśnie tak to wygląda. Oczywiście dla osób, które jakimś cudem nie widziały karnetu bojowego, no to teraz jeszcze tak na szybko wam pokażę. Mamy tutaj na przykład skina Era, następnie na następnej stronie mamy skina Ślad, następnie mamy oczywiście właśnie styl do tego ślada, później mamy skina Rian, następnie właśnie styl do tego oto skina, następnie mamy skina Relik, no i później mamy oczywiście styl do Relika, mamy przy okazji później skina Mariposa, następnie mamy, no, styl do Mariposy, mamy przy okazji skina Lorenzo, no i później oczywiście styl do właśnie Lorenzo, no i później mamy właśnie pradawną przemianę, czyli generalnie jest to właśnie chyba z tego co wiem edycja stylu do tego skina z pierwszego poziomu, mamy następnie era ponadczasowa i na samym końcu oczywiście mamy Optimusa Prima, czyli no skina, myślę, że bardzo ciekawego i wydaje mi się, że są całkiem spoko. A sekretnym skinem finalnie okazał się Miałśniak Mrajski. No tak, jest to generalnie trochę dziwne, że nie jest to Dr. Slon, ale mamy tego oto skina, także naprawdę całkiem ciekawie. No ale rzeczywiście sprawdzałoby się to od Shiny, co już w sumie otrzymaliśmy, że to tym skinem będzie jakiś inny skin, który już kiedyś był w grze. No więc sezon trzeci generalnie na moje parę giereczek, no chwilowo nie jestem w stanie tak naprawdę go ocenić. Wy w komentarzu możecie napisać, jak wy oceniacie takowy sezon, no i oczywiście z czasem pewnie pojawi się więcej nowych, ciekawych filmów, na przykład jakieś mapki na expa, bądź też jakieś inne ciekawe rzeczy, także definitywnie subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Dzisiaj generalnie no za dużo, że tak powiem, nie grałem, ze względu na to, że miałem problemy z internetem, ale posłużyłem się właśnie tutaj gameplayem ziomeczka Gatu, do którego po prostu link macie w opisie, także bez żadnego problemu. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Niedługo też pewnie pojawią się jakieś konkursiki na karnet bojowy, także no, po prostu subskrybujcie. No i oczywiście, jak będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to nie zapomnijcie o kodziku Hexokod. Bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. No a ja tymczasem życzę wam miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności o której godzinie oglądacie ten materiał. No i my widzimy się w kolejnych filmach z sezonu trzeciego w rozdziale czwartym Fortnite'a. No tak, bo jest to generalnie pierwszy film, no i pewnie z czasem pojawią się jakieś mapki na expa, jakieś inne ciekawe rzeczy, także bez żadnego problemu. No i co, to by było na tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i do następnych materiałów. Cześć i jeszcze raz pa pa. Dobra, siema.